Cześć, witam wszystkich na naszym kanale. Dzisiaj zajmiemy się kontynuacją naszego materiału na temat rozpalania ognia w warunkach mokrego lasu. Link znajdziecie w opisie do tego materiału, a postaram się też go wrzucić tutaj albo gdzieś tutaj może. Zajmiemy się dzisiaj głównie tematykiem ogniska typu studnia, a także batonowaniem. Zapraszam Was. Na początku zajmiemy się tematyką batonowania drewna. Technika batonowania polega na tym, aby z mokrego drewna, które znajdziemy gdzieś w lesie, czy to w formie suchego, rosnącego, czy to w formie leżącego na ziemi, tam gdzie nam się to, co nam się uda pozyskać, z mokrego drewna staramy się pozyskać suche drewno, które praktycznie na pewno będziemy mieli w środku. Jest po prostu prawie niemożliwe, aby taki kawałek drewna tak bardzo przesiąkł wodą, żeby nawet środek, rdzeń, twardzie drewna była kompletnie mokra i nasiąknięta wodą. No dobrze, gdyby to leżało sobie w rzece albo w jeziorze, to w kałuży, w bagnie, jasne, jest to możliwe. Ale w przypadku takiego drewna, który po prostu leży sobie na ziemi w lesie, albo pozyskamy je prawidłowo, tak jak było mówione na poprzednim materiale, to wtedy możemy z bardzo dużą pewnością powiedzieć, że to drewno w środku będzie suche i potrzebujemy tylko ten suchy fragment tego drewna wydobyć spod tej warstwy drewna mokrego. Należy zaznaczyć, że nie każdy nóż nadaje się do tej techniki. Po pierwsze, nóż ten powinien mieć szerokie plecy, tak aby wygodnie nam było uderzyć w niego drewnem. Po drugie, dobrze by było, nie jest to wymagane, ale jest to mocno wskazane, aby był to nóż o konstrukcji full tank. Innymi słowy, był on wykonany w całości z jednego kawałka stali od czubka do końca. Ten nóż, kiedy go wziąć w ręce, czuć, a także po jego wyważeniu, że od tego wybijaka do czubka to jest jeden kawałek stali, który został obleczony rękojeścią, a nie tak jak tradycyjnie noże są wykonywane, że ostrze jest wpuszczone w rękojeść gdzieś, no w najlepszym przypadku to na 1/3, ale zazwyczaj to nawet gdzieś na tyle jest wpuszczane. Co powoduje, że jeżeli chcielibyśmy na przykład podważyć coś ciężkiego, to w momencie, gdy robi nam się nasza dźwignia i tu się kończy ostrze, taki nóż może się po prostu złamać. W przypadku noża full tank, który jest jednym kawałkiem stali od początku do końca, to choćbyśmy podważali studzienkę kanalizacyjną z betonu, czy z żeliwa, albo z żelaza, to i tak no nie jest on w stanie praktycznie się złamać, tak? To jest zupełnie inna siła, zupełnie inna konstrukcja. Także bardzo jest istotne, aby było raz szerokie plecy, a dodatkowo fajnie by było, aby był to nóż typu full tank. Drewno. Oprócz tego, co było mówione w poprzednim materiale, jeżeli je sobie pozyskamy, zwracajmy uwagi na sęki. Jeżeli mamy taki sęk, jak tutaj, rozbicie tego kawałka drewna za pomocą noża na pół spowoduje, no, że nóż najprawdopodobniej zatrzyma nam się na tym sęku. Jeżeli sęk jest od góry, no to jeszcze pół biedy. Najgorzej jest, jeżeli sęki są gdzieś w połowie, gdzieś w trakcie tej drogi noża. Tu możemy po prostu zacząć rozbijanie drewna na odwrót, tak, że jeżeli nawet nam się coś zablokuje, no to możemy nożem pójść w lewo, możemy pójść w prawo, możemy nie dokończyć naszej roboty, albo możemy spróbować zacząć odtąd i przebić się przez ten fragment z sękiem. No jeżeli ten fragment z sękiem jest w połowie, no to wtedy może być problem, tak? Może się zdarzyć taka sytuacja, że dojdziemy do połowy i nie będziemy w stanie przejść dalej i będzie kłopot. A tu jeżeli zobaczymy, że nie, że to po prostu nie chce iść, że jest ciężko, to po prostu możemy zrezygnować już i nie będziemy mieli takiego problemu. Więc dobrze jest zwracać na to uwagę, żeby tych sęków za bardzo nie było. Taki mniej więcej długości fragment jest idealny. Nie mogą one być za grube, gdyż będziemy mieli problem z rozbiciem ich. Nie mogą być one też za długie, gdyż będziemy mieli po prostu problem, aby utrzymać ten nóż w jednej pozycji i rozbić całościowo. Taki fragment możemy mieć po prostu trudność, aby rozbić go w jednym podejściu do końca. Z kolei krótkie fragmenty to jest po prostu za dużo roboty, tak? Więc coś takiego powiedziałbym jak przedramię w sam raz. Ewentualnie, tak jak było mówione na poprzednim materiale, idealnie możemy sobie przyciąć takie krótkie batony w sam raz do ogniska. Będziemy potrzebowali młotka. Nie musi on być wielki i duży. Ten fragment drewna waży tak ze 3 kg. Na pewno sporo więcej niż 1,5 litrowa butelka wody. Ten powiedziałbym, że waży mniej więcej tyle, co taka 1,5 litrowa butelka wody. Takie standardowe młotki, jakie macie w domu, to one też będą ważyły po 800-900 gram, kilogram z kawałkiem.
nie będą one jakoś nie wiadomo jak ciężkie, tak? Więc to nie musi być młot, to musi być młotek. Coś, czym będziemy sobie wygodnie uderzać. Na czym właściwie polega ta metoda? Jak już mówiłem, chcemy uzyskać suche drewno z drewna mokrego. W środku, jak już wskazałem, to drewno będzie suche. Niezależnie od tego, jak ono będzie wyglądało z zewnątrz. Problem polega na tym, żeby się do tego dostać. Metody batonowania podstawowe są dwie. Jedna szkoła mówi, że należy rozbić drewno na czworo, a następnie takie szczapki, ćwiartki drewna obskrobać z kory i z tej warstwy drewna, która jest mokra, aby uzyskać coś w ten deseń. Czyli po rozbiciu naszego fragmentu drewna obskrobujemy sobie go po prostu w ten sposób. Środek jest suchy, wnętrze jest suche, a teraz tę najbardziej mokrą zewnętrzną część również pozbyliśmy się jej. To jest metoda, którą ja preferuję. Druga metoda mówi, że powinniśmy wziąć sobie taki fragment patyka i obskrobać go techniką batonowania z czterech stron. Czyli tak jakbyśmy chcieli obłupać to drewno ze czterech stron i zostawić sam taki kwadratowy rdzeń. Osobiście nie jestem zwolennikiem tej metody. Uważam, że wymaga ona po prostu od nas zbyt dużo pracy. Dużo wygodniej jest rozbić ten fragment drewna na cztery, a potem go obskrobać, niż pilnować, aby za każdym razem idealnie tylko i wyłącznie zewnętrzną część pod odpowiednim kątem zrobić w dół. Że nie wspomnę o tym, że zamiast dwóch rozbić i obskrobania, będziemy musieli zrobić cztery rozbicia. I każde z nich będzie musiało być precyzyjne, łatwo jest się pomylić. Jeżeli tego drewna rozbijemy troszeczkę tutaj za mało, to wtedy i tak będziemy musieli obskrobać ten patyk, gdyż pozbędziemy się zbyt małej ilości materiału. A jeżeli z kolei oderwiemy zbyt dużo tego drewna, to wtedy stracimy trochę tego drewna suchego, tak? W przypadku, gdy rozbijemy to na czworo, to taki problem nie występuje, gdyż po prostu widzę, że tutaj to drewno jest suche, więc mogę już przestać skrobać. Tutaj to drewno jest jeszcze troszeczkę mokre. Czuję to nawet ręką, powiedzmy, że tutaj tak, to jest widoczne i nawet to widać, że to jest takie ciemne, a tutaj jest suche. No więc czuję, że tu jest mokre, tu więc potrzebuję jeszcze trochę nad tym drewnem popracować. Już jest lepiej, jest ok. Ten fragment jeszcze jest mokry, to wiadomo, muszę go obskrobać i tak dalej. Mam po prostu większą kontrolę, jest dla mnie łatwiejsze. Jeszcze jeden szczegół, który jest dosyć istotny w czasie batonowania, czyli musimy mieć twardy grunt. To drewno, szczególnie kiedy mamy mokrą ziemię, mamy mokrą, bo padał deszcz, będzie pod wpływem tych uderzeń, będzie ono coraz bardziej zapadało nam się w ziemię i robiło nam dołek. W pewnym momencie to ono powinno uwięznąć w tej warstwie gleby, która jest troszeczkę bardziej twarda. A jeżeli wielokrotnie, tak jak tutaj przy nagrywaniu już 10 albo 15 batonowanie robimy, jeżeli wielokrotnie batonujemy w tym samym miejscu, to ono może się wyrobić. Teoretycznie, zgodnie ze sztuką, powinniśmy robić to na czymś twardym, najlepiej na jakimś kamieniu. Osobiście nie lubię tego robić na kamieniu, bo zawsze się boję, że po prostu nóż w tym końcowym uderzeniu, w tym końcowej fazie uderzy mi o kamień i się wyszczerbi i stępi. Można zamiast tego, i to jest metoda, którą ja bym preferował, przygotować sobie jeden fragment drewna, na przykład zbatonowany, żeby był on płaski. Może on być wtedy z jakiegoś większego fragmentu drewna i po prostu batonować na takiej podkładce. W ten sposób przy batonowaniu drewno nie będzie nam się zapadało. A jednocześnie, kiedy nóż dojdzie do samego końca, nie będzie ryzyka, że uderzy o coś twardego. Samo ustawienie noża, jeżeli rozbijamy na cztery, to oczywiście musimy dbać o to, aby był on na środku. Nie może on być tutaj, samą końcówką. Nie może on też być za blisko, gdyż rękojeścią nie będę w stanie tego rozbić. Tak? Cały czas musi iść ostrze w dół, a nie tak, że będę szedł rękojeścią w dół albo tutaj. Tutaj też się przydaje masa tego noża. To, co mówiłem o nożu typu full tank. Sama technika uderzania. Będę musiał naciskać cały czas ręką tutaj w dół, tak jakbym chciał zrobić, aby ten nóż był cały czas pod kątem 45 stopni. Wtedy te dwie siły, moje uderzanie w ten nóż oraz to nachylanie go ręką, zrównają się i to, że ten nóż będzie szedł prosto.
Jeżeli będę po prostu trzymał to lekko i być może nawet jakoś tam lekko oporował, ale nie tak bardzo, ale lekko, no wtedy będzie coś takiego, że ten nóż będzie się chwiał, nie będzie on mi szedł prosto, trudniej mi nad nim będzie zatrzymać kontrolę. Co więcej, w zależności od tego, jak to drewno jest w środku poskręcane albo nie, jakie jest ułożenie włókien, możliwe, że w pewnym momencie zdarzy mi się coś, co zdarzyło mi się tutaj, gdzie chciałem rozszczepić na czworo, ale to drewno było na tyle suche, że pod wpływem kilku pierwszych uderzeń po prostu obślizgnęło mi się ono na bok i zamiast rozłupać to na cztery, to obskrobałem taki kawałek. Jeżeli widzę, że dzieje mi się coś takiego, że nóż zamiast iść pionowo w dół, to on mi delikatnie zaczyna skręcać, zaczyna mi uciekać bokiem, to wtedy muszę po prostu oporować, tak? Jeżeli widzę, że ucieka mi nóż w tę stronę, to muszę oporować, starać się go skręcić odpowiednio. Jak mi ucieka w lewo, to muszę go oporować w prawo. Jak mi będzie uciekać w prawo, to będę musiał nim oporować w lewo. Tak, aby cały czas starać się utrzymać na środku tego drewna. No, w kilka pierwszych uderzeń musi być zawsze mocniejszych, żeby dobrze się wbić. I tu akurat było to na tyle suche, że mi obślizgnęło, nie miałem szansy, żeby to skontrować. No dobrze, no to samo batonowanie. Ustawiamy sobie na końcóweczce, pamiętamy o tym, żeby oporować i uderzamy. O, dokładnie to, o czym mówiłem, czyli nóż uciekł mi na bok. To się zdarza, czasem jest po prostu taki układ włókien w tym drewnie, że nie jesteśmy w stanie tego pominąć. O, widzicie, znowu zaczyna mi to uciekać w bok. Spróbuję to wygiąć i zobaczymy, czy uda mi się to poprawić. Tak, no w tym momencie wygiąłem nóż. Pomimo tego, że mi uciekał, udało mi się prawidłowo to rozbić. Dobrze, to co teraz musimy zrobić, to tak jak mówiłem, nie możemy wrzucić teraz tego do ogniska, gdyż wrzucimy to razem z tą częścią, która jest mokra od strony kory. Musimy więc oskrobać korę i w ten sposób pozbyć się całego tego wilgotnego materiału. Spróbuję pokazać Wam troszkę bardziej do kamery. Tutaj widzimy różnicę. To, gdzie drewno jest wciąż mokre, gdzie pojawia się kora. No i ta część, którą już sobie całkiem ładnie obskrobałem, a także środek drewna. Tu przy końcówkach, które były na ziemi, to ta woda może łatwiej wniknąć. Także to zależy w dużej mierze od drewna, ale możliwe jest, że będziemy mieli coś takiego jak tu, gdzie tu mamy całkiem ładne drewno, a tutaj widzimy, że no jest minimalna ilość wody. No dobrze, w ten sposób uzyskaliśmy sobie całkiem ładne dwa suche kawałki drewna. Jeżeli będzie taka potrzeba, możemy oczywiście jeszcze raz je rozbić, aby te nasze szczapki były nie tylko bardziej suche, ale przede wszystkim jak najcieńsze, co jest szczególnie istotne wtedy, kiedy no w mokrym lesie możemy mieć po prostu problem ze znalezieniem suchego chrustu, który posłuży nam jako pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, te pierwsze wstępne stopnie do rozpalania ogniska. Wtedy więc warto je zastąpić jak najbardziej cienkimi takimi kawałkami drewna, które będą pochodziły właśnie z batonowania. Coś powiedzmy takiego, z czegoś takiego już powinniśmy w stanie poradzić sobie i rozpalić ogień. Całkiem ładne, suche szczapki drewna, pomimo tego, że wszędzie wokół mamy dużą wilgotność i sporo drewna, które jest mokre.
Mamy już zbetonowane nasze drewno. Około 1/3 tego zapasu oczyściłem, tak jak mówiłem, w zupełności skory, gdyż były te patyki po prostu dosyć mocno mokre. Pozostałą część tego drewna nie oczyściłem albo oczyściłem częściowo, gdyż były one na tyle suche, że po prostu nie trzeba było tego robić. Ważne jest to, że do samego rozpalenia tego pierwszego ognia będę miał to drewno, które jest idealnie suche i idealnie oczyszczone, tak żeby nie było w nim naprawdę tej wody. Z niego rozpalimy nasz ogień, a później, kiedy ten ogień będzie odpowiednio duży, to wtedy powinien on sobie poradzić z takim drewnem, które jest w 3/4 czy w 80% suchy. Oprócz tego przygotowałem sobie troszeczkę drewna na samą rozpałkę i podpałkę. Mógłbym tutaj znaleźć co prawda trochę świeżego chrustu, który nie byłby aż tak mokry, ale załóżmy, że działamy tylko na tym, co mamy. Nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnych drobnych gałązek, które byłyby suche, albo nie mamy czasu, żeby je wysuszyć. W związku z tym wziąłem sobie troszeczkę tych kawałków drewna, które były rozczapiżone już na czworo. Rozczapiżyłem je jeszcze raz, czyli na 1/8, a potem jeszcze raz, czyli tam na 1/16. I uzyskałem trochę takich bardzo drobnych, idealnie suchych wireczków. Dobrze, sama technika układania ogniska typu studnia. Oczyściłem sobie miejsce, w którym będę pracował ze ściółki, która jest oczywiście mocno nasiąknięta wodą, zawilgocona. Jeżeli padałby deszcz, to oczywiście powinniśmy to robić pod przykryciem. Tak samo nasze drewno powinniśmy zakryć czymkolwiek, co mamy. Jeżeli nie mamy na tyle dużego zdaszenia, aby nakryć nasze miejsce na ognisko i zapas drewna, to przydałoby się przynajmniej jakąś kurtką, pokrowcem na plecach, czymkolwiek to suche drewno świeżo po rozbetonowaniu zakryć, gdyż inaczej cała ta nasza praca nie miałaby oczywiście sensu, tak? Jeżeli zapas drewna byłby na cały czas wystawiony na deszcz. Następnie pierwszą warstwę ułożę sobie z tego drewna częściowo tylko oczyszczonego. Układamy to w sposób bardzo prosty, naprzemiennie. Najpierw tak, a teraz na przemian. I teraz już tym drewnem oczyszczonym, suchym. Przede wszystkim ta konstrukcja służy nam do rozpalania ognia w warunkach, które są trudne. Wieczne, deszczowe, wilgotne, śnieżne, wszędzie wtedy, kiedy mamy trudne warunki. Studnia w dużym stopniu zabezpiecza nam nasz ogień przed podmuchami bocznymi wiatru. Jednocześnie szczeliny pomiędzy tymi warstwami drewna są na tyle duże, że kiedy będę chciał rozdmuchać ognisko, będę w stanie to zrobić. Po prostu muszę celować, dmuchając pomiędzy szczelinę. Drobne podmuchy wiatru również będą mogły spełniać swoją rolę, a więc będą w stanie podsycać mi płomień. Jednocześnie duże, silne podmuchy, które mogłyby mi zgasić ognisko, rozbiją się o te ściany studni. Oprócz tego daje nam ona mocno skoncentrowane ciepło, w związku z tym jest bardzo korzystne to do gotowania, czy to w formie menażki, czy to w formie kubka. Jeżeli nie mamy żadnych przyrządów, nie mamy na przykład trójnoga, żeby zawiesić go tutaj, nad naszym ogniskiem, to możemy po prostu użyć dwóch kawałków drewna, które są mokre, położyć je blisko siebie, a menażkę położyć na tych kawałkach drewna. Oczywiście trzeba będzie cały czas to kontrolować i dbać, aby to drewno nam się nie przepaliło i zawartość naszej menażki wraz z nią nie wylądowała w ognisku. Co najważniejsze, studnia służy nam do rotowania drewna. Dokładamy bowiem mokrego drewna, oczywiście na początku, żeby rozpalić studnię, staramy się, aby było ono jak najsuchsze. Ale gdy już rozpalimy ten pierwszy ogień, możemy dokładać sobie mokrego drewna jako górne piętra studni i poczekać, aż to drewno nam się wysuszy. Dotykamy, oczywiście gołą dłonią dotykamy po jakimś tam czasie to drewno, sprawdzamy, czy ono się wysuszyło. Jeżeli drewno szczególnie wydobyte będzie spod śniegu albo będzie mocno sięgnięte wodą, to będziemy mieli taki efekt, że to drewno będzie się pocić. Jest to bardzo charakterystyczne. Takie drewno wykopane spod śniegu czy leżące na śniegu, położone na studni, na początku będzie ze wszystkich stron wilgotne, a po pewnym czasie zobaczymy, że będzie ono pokryte takimi drobnymi kropelkami wody. Dosłownie będzie to wyglądało, jakby to drewno się pociło. Potem zobaczymy, że to oczywiście sobie wyschnie, i kiedy już dotkniemy to drewno z jednej strony, tej od ognia będzie ono suche,
to wtedy przekładamy. Kiedy już się wysuszyły obie strony, to wtedy bierzemy taki już wysuszony kawałek, łamiemy i dorzucamy sobie do ogniska, które jest palone wewnątrz studni. A na miejsce tego mokrego patyka, który już się wysuszył, bierzemy sobie kolejny patyk mokry albo nie taki idealnie suchy, jakbyśmy chcieli i po prostu go dokładamy. Co więcej, studnia jest ogniskiem, który jest bardzo łatwo skalowalny. Pamiętajmy o tym, że ogień cały czas musi pracować. Nie może być tak, że rozpalę sobie ognisko i teraz sobie usiądę zadowolony i będę siedział i patrzył. Cały czas musimy pracować na ogniu i wokół niego. Tak samo ogień nie może iść w przestrzeń tak, że ja sobie teraz rozpalę ognisko i w momencie, w którym ogień się pali, to ja teraz pójdę i dopiero będę zbierać drewno. A ten ogień, po co on się w tej chwili pali? Moja praca, którą musiałem włożyć, żeby rozpalić to ognisko, żeby przygotować całe to drewno, żeby ono było suche, w tym momencie idzie na marne. Bo ja zamiast korzystać z tego ognia, to robię coś tam gdzieś innego. Więc, jako że studnia jest ogniskiem łatwo skalowanym, weźmy sobie już kolejny stopień naszego paliwa. Powiedzmy, takie kłody jak ręka. I ułóżmy sobie studnię z tych kłód na zewnątrz. Tu, 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 tu. W tym momencie, kiedy to wewnętrzne małe ognisko płonie, będzie stopniowo wysuszało tę studnię. My będziemy rotować cały czas to drewno. W miarę jak ono się już wysuszy, wysuszyło się, jest suche, sprawdziłem. Dorzucam je do ognia, zastępuję mokrym albo nieidealnym. W pewnym momencie sama konstrukcja studni zacznie nam się palić, gdyż już po prostu w wystarczającym stopniu się ona wysuszy. A cały czas jednocześnie suszy nam się ta studnia zewnętrzna ułożona z jeszcze grubszych polan, z jeszcze grubszych gałęzi czy z jeszcze grubszych konarów. Głównie chodzi o to, żeby nie było tak, że ta studnia suszy się tylko i wyłącznie ta warstwa. To drewno też niech już ono się suszy, tak? Tak samo nasz zapas drewna niech on będzie w miarę możliwości gdzieś w pobliżu tej studni, tak, aby łapał choć odrobinę tego ciepła i przy okazji również się suszył. Żeby ten ogień nie szedł na marno, a żeby on cały czas na coś pracował. Albo ja się ogrzewam, albo, a najlepiej, żeby to było jednocześnie, niech się ogrzewa już kolejna warstwa drewna, żeby była gotowa do użytku. Dobrze, w takim razie rozpalamy ognisko. No dobrze, jak widzimy, nasza studnia jest już gotowa. Ułożyłem sobie kolejną studnię z większych patyków. Tak jak powiedziałem, nie ma sensu, żeby ogień pracował na próżno. Niech już te patyki się suszą. Z tej strony jest nawet taki lekko ciepły. Całkiem fajnie. Cała konstrukcja studni powoli mi się rozpala. Zanim ona się spali i dojdzie do tych patyków, to mam jeszcze całkiem sporą ilość drewna. Zużyłem, no może z połowę tego suchego drewna. Spróbuję Wam pokazać. O, zostało mi jeszcze takie całe naręcze, jakieś pojedyncze, które tam leżą. Całkiem spora ilość suchego drewna, którym będę mógł karmić moją studnię. Tak długo, aż ten ogień będzie na tyle duży i potężny, że będę w stanie radzić sobie tylko i wyłącznie tym mokrym drewnem, które zebrałem z okolicy. No i rotacja drewna, tak jak mówiliśmy, wygląda. W tym momencie można ten kawałek przełamać na pół i wrzucić go do środka. A na jego miejsce dać kolejny. I tak sobie rotujemy. O ile jest oczywiście potrzeba, tak? Gdyż jeżeli działamy na takich obskrobanych, to tak jak widać, ta studnia poszła stosunkowo szybko. Około 10-15 minut mi to zajęło. Całość razem z rozpaleniem, z przygotowaniem sobie małej studni wewnętrznej, z przygotowaniem sobie tych drobnych wiórków,
dokarmianiem ich cały czas. Tylko warunki nie są jakieś wybitnie trudne, gdyż nie pada w tej chwili deszcz. A tak jak powiedziałem, deszcz padał no całkiem niedawno, bo parę godzin temu nad ranem. Nie będę powiększał tej studni, gdyż nie zamierzamy tutaj nie wiadomo jak długo siedzieć przez kilka kolejnych godzin. Oczywiście gdybyśmy chcieli palić to ognisko dłużej, no to tak jak widzicie, ta studnia wewnętrzna już powolutku się zawala. Mamy wciąż całe wielkie naręcze patyków, które możemy wykorzystać. Żeby one się cały czas suszyły, mogę je sobie tutaj przenieść. Niech one łapią sobie tego ciepła, żeby były suche w momencie, w którym postanowię je dorzucić. Dobrze, więcej do dodania na temat tej techniki chyba już nie mam. Jeżeli uważacie, że coś pominąłem, chcielibyście, żebym coś dopowiadał, koniecznie zapytajcie o to w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Pamiętajcie także o zostawieniu lajka pod filmem, zostawieniu subskrypcji pod naszym kanałem. Motywuje nas do dalszej pracy. Dziękujemy także naszym patronom, każdej osobie, która nas wspiera. Zapraszamy także na nasze szkolenia. Pod okiem instruktora nie tylko zobaczycie, że coś zrobiliście źle, ale także instruktor wytłumaczy Wam, co zrobiliście źle i dlaczego, co zdecydowanie pozytywnie wpłynie na proces nauczania. Tyle na dziś. Do zobaczenia przy okazji kolejnego filmiku o tematyce survivalowej. Trzymajcie się, cześć!